Witajcie w kolejnym odcinku Alfabetu Lasu. Tym razem podczas naszej leśnej wędrówki powiemy o tym, na czym polega zrównoważona gospodarka leśna. Jak las dzięki leśnikom rozwija się, by spełnić oczekiwania nas wszystkich. Powiemy także, dlaczego ważna jest pielęgnacja i higiena lasu. Tradycyjnie nie zabraknie ciekawostek. Zapraszam. Zmiany pogody wpływają na świat flory i fauny. Nauką, która zajmuje się badaniem przebiegu zjawisk zachodzących w świecie natury, jest fenologia. Leśnicy korzystają z dobrodziejstw nauki. Obserwując zmiany zachodzące w przyrodzie, dostosowują do nich leśne prace, na przykład związane z odnowieniami naturalnymi. Każdy z nas inaczej widzi las. Każdy ma inne potrzeby. Zadaniem leśników jest w taki sposób zarządzać lasami, by godzić oczekiwania wszystkich bez szkody dla przyrody. Leśnicy robią to od blisko 100 lat. Każdy wobec lasu ma inne oczekiwania. Leśnicy dbają o to, by prowadzona przez nich gospodarka leśna była zrównoważona, zaspokajała potrzeby wszystkich ludzi, a także gwarantowała, że lasy będą istniały w dobrej kondycji przez kolejne dziesięciolecia. To jest chyba jeden z najważniejszych celów gospodarki leśnej, czyli znaleźć tak zwany złoty środek na połączenie tych wszystkich potrzeb, czyli potrzeb społecznych, potrzeb turystycznych, potrzeb leśnych, produkcyjnych. Jest tego dużo i ja myślę, że my cały czas jako leśnicy poszukujemy tego złotego środka, ale przede wszystkim skupiamy się na tym, żeby nie było wolnych takich przestrzeni, żeby tam, gdzie pozyskujemy, tam od razu, żeby jak najszybciej posadzić młode pokolenie lub odnowić je w sposób naturalny. Drzewa należą do odnawialnych zasobów ziemi. Na miejsce jednego wyciętego pojawia się kilka młodych. Mimo że natura dobrze radzi sobie w lesie, leśnicy starają się jej pomóc. Las bez leśnika by świetnie sobie poradził i pięknie rósł. W tym miejscu pewnie byłby taki sam, albo może nawet jeszcze ładniejszy, kto wie. Ale wtedy nie mielibyśmy korzyści w postaci drewna. I jakby tutaj jest ta rola leśników, żeby zachować las, ale też żeby to drewno przygotować. W tym kawałku lasu, w którym teraz się znajdujemy, niedługo rozpoczną się prace właśnie związane z pozyskaniem drewna. Pewnie większość tego drewna trafi z czasem do papierni i będziemy mieli piękny papier albo różne inne materiały. Nie będziemy wycinali wszystkich drzew tak jak po kolei, jak lecą, tylko co niektóre wybiorczo będą wycięte. Ten zabieg wyprzedzi tak jakby naturalny proces, ten taki proces, w którym te słabsze drzewa, tak jak na przykład chociażby to, co tutaj jest, to jest dużo, dużo cieńsze od innych sąsiednich drzew, one z czasem by i tak zaschło, zamarło. I to by nie było nic złego, bo by zasiliło glebę w związki odżywcze i by wróciło do obiegu. Ale my chcemy drewno, wszyscy, każdy chce drewno, każdy ma w domu, chciałby mieć meble, chciałby korzystać z papieru i wykorzystywać go na dziesiątki tysięcy różnych innych sposobów. I właśnie, żeby pogodzić tą potrzebę posiadania lasu i posiadania drewna, to my w 60% pozyskujemy drewno właśnie w takich miejscach. Czyli w miejscach, gdzie tylko przecinamy las, przerzedzamy go. My to nazywamy trzebieżami w lesie. I las dalej zostanie, dalej tutaj rośnie, dalej tworzy tlen. A my będziemy mieli piękne drewno, z którego wszyscy skorzystamy. Leśnicy prowadzą szkółki leśne, które zajmują ponad 2,5 tysiąca hektarów i produkują rocznie około 800 milionów sadzonek. Następnie w ciągu 3 lat sadzonka trafia do lasu, gdzie dalej jest pielęgnowana i doglądana przez leśników. Młode uprawy są także narażone na podgryzanie przez zwierzynę, bo pędy są łakomym kąskiem dla na przykład saren. W naszych warunkach mamy siedliska borowe, bardziej uboższe, rośnie w większości sosna. Natomiast gdy trafi nam się troszeczkę żyźniejsze siedlisko, żyźniejsze miejsce, no to staramy się tam wprowadzać buka, dęba,
No i tutaj pojawia się problem. Gdy pojawi się taki przysłowiowy cukierek w lesie, no to niestety zwierzyna taka jak jeleń, sarna będzie w tym gustować i będzie to niszczyć. Także no, musimy to zabezpieczać niestety. Często w sposób taki mechaniczny w postaci grodzeń, które widujemy w lesie. Tak, one trafiają do lasu na około tam powiedzmy 10 lat, gdzie to młode pokolenie drzew wyrośnie gdzieś tak przynajmniej na 1,5 do 2 metrów, gdzie już ta zwierzyna leśna nie uszkodzi w sposób istotny. Wtedy ogrodzenia są zdejmowane. W zależności od pełnionej funkcji leśnicy mają szeroki wachlarz zadań. Prowadzą gospodarkę leśną, która związana jest z funkcjami lasu, gospodarczą, ochronną, rekreacyjną. Dzięki odpowiedzialnej gospodarce leśnej oraz skutecznym działaniu leśników powierzchnia terenów leśnych stale rośnie. Docelowo w 2050 roku ma pokrywać 33% terenu naszego kraju. Oczywiście nie liczy się tylko ilość lasu, ale przede wszystkim jego jakość. Dziś lasy to prawie 30% powierzchni Polski. Jest to zasługa ciężkiej pracy polskich leśników, którzy od II wojny światowej ciężko pracowali po to, aby tą lesistość zwiększyć z 22% do prawie 30%, to jest ponad 2,5 miliona hektarów więcej. Ważne jest to, że nasze zielone płuca Polski są coraz większe, coraz bardziej obszerne. Średni wiek polskich drzew, które są w lasach, to już 60 lat. Jeszcze kilka lat temu było to 57 lat, w związku z tym ten okres rębności przesuwa się. Dziś 30% drzew, które mamy w lasach, czyli to trzecie drzewo, jest gatunkiem liściastym. Odchodzimy od monokultur sosnowych po to, żeby w związku z ociepleniem klimatu, ze zmianami klimatycznymi, przebudować drzewo na takie, które będzie bardziej wytrzymały i odporne na chociażby na wysokie temperatury czy silne wiatry. Drewno daje też utrzymanie tysiącom rodzin. Aż 350 tysięcy Polaków pracuje przy jego pozyskaniu oraz w firmach je przetwarzających, tartakach, papierniach, przedsiębiorstwach meblarskich czy innych zakładach. Obecnie nasz kraj jest 6. producentem mebli na świecie i 1. ich eksporterem w Europie. Las generuje 2,3% PKB Polski, co przekłada się na ponad 30 miliardów złotych. Rocznie. Dobry las to zdrowy las. Leśnicy nieustannie dbają o to, by drzewa były w jak najlepszej kondycji. Wszystkie działania zmierzające do utrzymania korzystnego stanu zdrowotnego lasu nazywamy higieną lasu. Do zadań leśników należy m.in. stworzenie warunków umożliwiających prawidłowy rozwój lasu. A co to oznacza w praktyce? M.in. dobór odpowiednich gatunków drzew w lesie, czy też kontrolę ilości owadów szkodliwych. Leśnicy wywieszają pułapki feromonowe na owady. Jednym z groźnych leśnych szkodników jest brudnica mniszka. Występuje w lasach iglastych i mieszanych. Jej larwy żerują na liściach lub igłach. Potrafią spowodować ogromne szkody, doprowadzając do znacznego osłabienia drzewa i w ten sposób narażając je na zasiedlanie przez szkodniki wtórne, np. korniki. Często są także bezpośrednią przyczyną zamierania drzew. Woda jest niezmiernie potrzebna do prawidłowego funkcjonowania lasu. Jeżeli chodzi o jej rezerwuar, to nie tylko las, ale cały jakby teren potrzebuje tej wody, tak? Mówiąc prostsze może. W lesie staramy się tą wodę zatrzymywać poprzez meliorowanie odpowiednie i zatrzymywanie tej wody w zbiornikach naturalnych, których w lesie nie brakuje. Mamy przeróżne zabagnione tereny, mamy oczka wodne, mamy jeziora śródleśne, w których staramy się tej wody jak najwięcej zatrzymać, aby zatrzymać jej odpływ, co później powoduje zasilanie wód gruntowych, podniesienie tego lustra wód gruntowych i stanowi rezerwuar na pogody, które w tej chwili mamy, czyli ocieplenie klimatu, temperatury ekstremalne i tworzy nam to rezerwuar tej wody na właśnie takie sytuacje.
Zrównoważona gospodarka to także dbałość o różnorodność przyrodniczą. W tej materii działania leśników koncentrują się m.in. na wprowadzaniu do lasu gatunków drzew i krzewów owocowych i nektarodajnych, m.in. jabłonie, grusze czy śliwy. Również pozostawiane są w lesie powierzchnie do naturalnej sukcesji. Oprócz różnego rodzaju nieużytków są to często dawne ogrody, sady czy po prostu zieleń pozostała po dawnych osadach, dworkach czy osiedlach. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam do obejrzenia kolejnego, w którym powiemy, jak zmienia się las i dlaczego trzeba go chronić, dlaczego w lasach powstają kłody bartne oraz czym jest mutualizm. Zapraszam.